Partnerem odcinka są diety od Brokuła. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Śledząc historię aż ciężko czasem uwierzyć w to, jak zmieniały się trendy. Jak można się tak było ubierać? Jak można było używać takich słów? Co się ludziom stało w głowy, że robili flash moby i podobnego szoku możemy też doznać, jak już skupimy się konkretnie na historii kulinariów. Rzeczy, które wieki temu uchodziły za nieosiągalne, ekskluzywne dania, dziś znajdziemy w większości lodówek, ale też odwrotnie. Coś, co dziś uchodzi za frykasy, kiedyś powodowało dosłownie wymioty. Czemu swojego czasu na jedzenie masła musiał pozwolić sam papież? W jakim włoskim mieście bano się makaronu? Jak elity pokochały kawior i czemu kakao? To temat kontrowersyjny już od wieków. Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Zacznijmy od podstaw, a nie ma chyba bardziej podstawowej strawy niż chleb. Nie dość, że początek jego kariery wyznacza też jeden z absolutnie przełomowych momentów w historii ludzkości. Chodzi o przejście w tryb osiadły. To jeszcze w wielu kulturach i religiach przypisuje mu się ponadnaturalne właściwości. Zresztą nie szukajmy daleko: w chrześcijaństwie jest chleba od groma, i w pewnym momencie nawet dochodzi przecież do jego boskiej transformacji. My jednak zejdźmy na Ziemię, na której to, jaki się jadło chleb, było swojego czasu wyznacznikiem statusu. Dzisiaj, jak ktoś wybiera chleb i decyduje się na ciemny, to zazwyczaj robi to świadomie, w trosce o zdrowie i ma to sporo sensu. Natomiast przez tysiąclecia większość ludzi na Ziemi jadła właśnie taki chleb, bo na inny nie było ich stać. Białe pieczywo wymaga więcej pracy, drobniejszej mąki, a po jego produkcji zostaje więcej odpadów, a na odpady z jedzenia, w tym na otręby. Najbiedniejsi nie mogą sobie po prostu pozwolić. Wszystko musi być wykorzystane w jak największym stopniu. To też białe pieczywo, często też robione z droższych zbóż przez kawał czasu, było pożywieniem dla elit. Zmieniło się to dopiero, kiedy wprowadzono masową produkcję pieczywa taką przemysłową jego produkcję a swoją drogą, dziś wiele osób nie wyobraża sobie jedzenia pieczywa bez masła i ono też nie miało lekko. Masło wymyślili prawdopodobnie Mongołowie, przy czym nie wyrabiali go w takich klasycznych maselnicach jak w klipie do Mysłowianie, tylko w skórzanych bukłakach. Idea masła bardzo się spodobała Sumerom i to oni rozpowszechnili ją dalej, przy czym nie wszystkim się to wcale tak od razu spodobało. Totalnie masłu nie ufali starożytni Grecy i Rzymianie. Uważali oni, że masło to jest pokarm barbarzyńców. Nazywali je serem krowim. W średniowieczu też masło nie podbiło żołądków i i serc mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, ale w sumie nie ma się im co dziwić, przecież mieli swoją oliwę, która jeszcze w dodatku nie powodowała dylematu teologicznego. Zaraz co w ogóle ma wspólnego masło z teologią? Okazuje się, że całkiem sporo, bowiem zaczęto się zastanawiać, czy można jeść masło w czasie postu. Dylemat rozwiązano w wieku XIV, wpisując masło na listę potraw niepostnych, co totalnie zawaliło świat wielu ówczesnych bogaczy, którzy już się zaczynali do masła przyzwyczajać. Chodzi głównie o przedstawicieli francuskich elit, ale Kościół postanowił na to oburzenie nie reagować nerwowo, tylko na nim jeszcze zarobić. Rozgrzeszenie z jedzenia masła stało się prezentem od głowy kościoła najpierw dla Anny Bretońskiej, później dla władców Karola VIII i Ludwika XII. Ale oczywiście w polityce nie ma czegoś takiego jak bezinteresowny prezent. Zawsze to można było potem wyciągnąć przy okazji, jak pojawiła się potrzeba uzyskania wsparcia z Francji. Zwłaszcza potem, jak w XV wieku cały francuski dwór hurtem dostał przyzwolenie na żarcie masła. Solonego, jeśli kogoś interesują konkrety. Z czasem dyspensy na spożywanie masła zaczęto sprzedawać, a chętnych było od groma nie tylko we Francji, ale też w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach. I przychody były za to tak niesamowite, że na przykład w Rouen za maślane hajsy wyłącznie dobudowano do katedry nową wieżę, którą nazywano oczywiście wieżą maślaną. Ale okej, okay, od smarowania duchownym wróćmy do smarowania masłem. Co w czasach renesansu wcale nie było takie popularne. W większości masła używano w formie płynnej do produkcji delikatnych sosów. I to właśnie w tym okresie popularność masła wśród elit stała się masłowa. Przepraszam. Masowa. Warto też nadmienić, że jeśli chodzi o masło, to zachodnioeuropejskie elity były setki lat za Polakami, ponieważ nasi przodkowie zajadali się masłem już w czasach pogańskich i używali go też jako takiej pomady do włosów. Żeby jednak nie było za wesoło, to w średniowieczu nasi woleli masło zjełczałe, uważali, że jest bardziej aromatyczne. Świeże masło zaczęło triumfalnie wracać dopiero od XVII wieku. To, że Rzymianie nie ufali masłu, można jeszcze zrozumieć, ale że makaronowi też? Może lepiej nie wspominać o tej anegdocie w Wiecznym Mieście i w sumie uściślimy, że nie mówimy już tutaj o Imperium Romanum, tylko o Rzymie w XVII wieku naszej ery. Co jednak nie zmienia faktu, że Rzymianie nie ufali makaronowi. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że był trzykrotnie droższy od chleba, a po drugie ważniejsze, bo był z Neapolu, a kosa między tymi miastami była już wtedy potężna, więc trzeba było długich dekad Przekonywania się, czy aby można to bezpiecznie jeść, na pewno, i w ogóle usprawnienia produkcji, trzeba było dopiero stworzenia maszyny mieszającej ciasto i mechanicznej prasy do makaronu. Wtedy cena poszła w dół i makaron zaczął zyskiwać na popularności, ale to już był XVIII wiek. Zostańmy jeszcze w Rzymie, bo to bardzo ważne miejsce dla historii kakao, które Podobnie jak pochodząca od niego czekolada, było produktem problematycznym już od sprowadzenia go do Europy. Powstał bowiem dylemat wśród kościelnych elit: czy to pożywienie z pogańskich ziem można spożywać w czasie postu. Jednak ta dyskusja zaczęła się zbyt późno, bo w hiszpańskich klasztorach zakonnice już zdążyły pokochać kakao. Werdyktu w tej sprawie nie wydał papież Klemens VIII, mimo że tego produktu przyszło mu skosztować. Poczęstował go pewien jezuita i przy okazji kakaowy lobbysta, który próbował przekonać Ojca Świętego, że kakao w wodzie nie łamie postu. Jednak jednoznacznego osądu papież nie wydał. Zrobił to dopiero jeden z jego następców, który stwierdził, że kakao pić nie wolno, w związku z czym musiało zejść do podziemia. Nie, serio, z kakao trzeba się było ukrywać. Hej, przystojniaku, może masz ochotę na kakao? O, na ciepło czy na zimno? Co? Co? Odchodząc już od undergroundowego picia kakao, to warto też zauważyć, że Uwielbiana dziś przez miliony ludzi czekolada przez wieki była po prostu obleśna, tłusta i z osadem, bo nie istniała technologia umożliwiająca oddzielanie masła kakaowego od reszty surowca. Dopiero w 1828 powstała prasa, dzięki której czekolada zaczęła przypominać to, co pijemy dziś, bo taka czekolada w kostkach powstała jeszcze później i swojego czasu była frykasem porównywalnym do kawioru. To znaczy kawior jest frykasem od stosunkowo niedawna, bo wcześniej to wręcz przeciwnie. Niby żyjemy w kraju dobrobytu i takich banałów chyba nie trzeba tłumaczyć, no ale okej, okay, może są tutaj tacy, którzy nie wiedzą, czym jest kawiar, więc już niech będzie. Kawior to solona... Ikra pochodząca od niektórych gatunków ryb. Żeby ikrę pozyskać, trzeba naciąć mięsień moczowo-płciowy, co dla pani ryby zapewne nie jest zbyt przyjemne, ale pocieszmy się faktem, że nie jest też zabójcze. Oczywiście, kawior kawiorowi nierówny. Najdroższy jest biały z jesiotra albinosa. Inne jesiotrowate dają ikrę czarną, łososiowate czerwoną, z kolei pstrągi złocistą. Jednak Kolor swojego czasu nie miał znaczenia, bo jeszcze na początku XX wieku elity kawiorem gardziły. Swoją karierę zaczynał jako danie dla biedoty. W starożytności rybacy z nadmorza Kaspijskiego zajadali się wyciąganą z ryb ikrą w czasie oczyszczania. W sensie ryb, a nie siebie, chociaż może to też. W każdym razie na stoły elit kawior wprowadził dopiero. Car Iwan IV groźny i zażarło tamto całkiem nieźle, ale nie ma im się co przesadnie dziwić, ponieważ w tamtych stronach kawior znano przynajmniej od XII wieku. Natomiast absolutną wtopą zakończyła się pierwsza próba wyeksportowania na zachód mody na kawior. Był XVIII wiek, kiedy posłaniec cara Piotra Wielkiego poczęstował młodziutkiego Ludwika XV ich lokalnym specjałem. Nie owijajmy w bawełnę, Ludwik się po prostu zżygał, a posłaniec cara zapewne był oburzony, bo nie tylko Francuzowi nie smakowało, ale przede wszystkim zwymiotował pożywieniem uważanym w Rosji niemal za świętość. Nie zmienia to jednak faktu, że przez jakiś czas nie było kolejnych prób przekonywania francuskich elit do kawioru, aż w końcu dwaj rosyjscy bracia wyjechali na studia do Paryża, gdzie spróbowali szampana. I ich oświeciło. Uznali, że ten napitek idealnie by się komponował z ich ukochanym kawiorem, więc postanowili go sprowadzać z ojczyzny. Co było ruchem naprawdę odważnym, bo jeszcze na Wystawie Światowej w 1900 roku francuskie elity po prostu pluły kawiorem. Cóż więc się zmieniło? Cena. Sprowadzanie kawioru z Rosji okazało się potwornie kosztowne, i bardzo szybko po francuskich salonach rozeszła się informacja, że można kupić coś drogiego z daleka, co na imprezie podkreśli nasz status. I wierzcie lub nie, ale nagle smak totalnie przestał mieć znaczenie. Początkowo bogacze udawali, że im smakuje, a później się chyba przyzwyczaili. Pod górę na stałe miały również ziemniaki. Pojawiły się w Europie w okolicach 1570 roku, przybyły do nas z Ameryki Południowej, a jednym z pierwszych popularyzatorów był wojskowy aptekarz Antoine Parmentier, który przebywając w XVII wieku w obozie jenieckim, zauważył, że zarówno jeńców, jak i świnie karmi się tymi charakterystycznymi jadalnymi kamieniami, gotowanymi, więc uznał je za naprawdę niezłe źródło pożywienia, ale w Europie jeszcze przez jakiś czas nie chciały się przyjąć, bo ludzie żarli je na surowo, a potem, jak wiadomo, są różnego rodzaju harce w jelitach. Kiedy upowszechniła się wiedza, że jednak spoko jest poddać ziemniaki obróbce termicznej przed zjedzeniem, to coraz szersze masy zaczęły im ufać. Choćby po tym, jak w 1769 roku jeden z paryskich proboszczów rozdawał ubogim zupę właśnie z pożywnych ziemniaków, ale żeby nie było zbyt wesoło, to pojawił się dylemat: czy ziemniaki, pożywienie z ziem pogańskich, można jeść z chlebem, który, jak już wiecie, w kościele ma status potrawy świętej. Nie ma z tego co wiemy jakiegoś jednoznacznego stanowiska papiestwa w tej kwestii, ale utarło się takie powszechne przekonanie, że jednak łączyć nie wolno, to też jeżeli jecie chleb z ziemniakami, to jest szansa, że pójdziecie do piekła. Sorry. Nie no do czyśćca. Tutaj to ci co jedzą rosół z ziemniakami. Popa u nas, co prawda, ziemniaki pojawiły się już na dworze Sobieskiego, ale popularność zaczęły zyskiwać dopiero dzięki niemieckim osadnikom za Augusta II Mocnego. Mnóstwo rodzin uratowały od śmierci głodowej, zwłaszcza na przednówku, czyli w okresie zaraz przed wiosną, jak wszystkie inne poczynione zapasy już się pokończyły. Polewano ziemniaki kwaśnym mlekiem i jakoś dawano radę. Ziemniaki robiły się w Europie coraz popularniejsze i z czasem na nasze tereny zaczęły przenikać różne propozycje podania ziemniaków. Jakie? Od Niemców podpatrzyliśmy kiszkę ziemniaczaną, od Żydów, babkę ziemniaczaną, od Litwinów, kartacze za to na pewno nie placek po węgiersku, od Węgrów. To danie nie ma nic wspólnego z tamtymi stronami. Dla wielu osób może to być informacja szokująca. Natomiast bardziej zasadnym określeniem jest placek po Zbójnicku, bo danie to najpewniej pochodzi z Podhala albo z szerzej pojętego pogranicza polsko-słowackiego. Także niezłe jaja. O, a propos. Przez większość historii daniem absolutnie ekskluzywnym był drób. Kury były w opór drogie już w starożytnej Grecji, bo podobnie jak dziś zresztą dawały jajka i to one były jedzone nieporównywalnie częściej. Na jedzenie drobiu mogli sobie pozwolić wyłącznie najbogatsi, a i tak zazwyczaj wtedy, jak już jakiś drób jedli, to był to kogut. Mięso było pyszne, a starożytni Rzymianie wymyślili, jak go zrobić dwa razy więcej. Otóż trzeba było koguta wykastrować. Kastracja sprawia, że kogut pozbawiony wiadomo czego, od tej pory nazywany swoją drogą kapłonem, może osiągnąć nawet dwa razy większą masę i do tego mięso jest delikatniejsze. W średniowieczu nadal to elity jadły drób, a we Francji, której zresztą kogut do dziś jest bardzo ważnym symbolem, kapłony nadal cieszyły się popularnością. Moda na nie przybyła w nasze strony razem z królem Walezem. Nasi Walezego nie polubili, natomiast kapłony jak najbardziej Bardziej. W książce kucharskiej z końca XVII wieku znajdziemy na przykład przepis na kapłona ze słoniną, ale nadal to był przywilej pańskich stołów. Jeszcze w XX wieku było takie popularne powiedzenie, że chłop je kurę tylko jak kura jest chora, albo jak chłop jest chory. Drup był synonimem ekskluzywnego jedzenia do tego stopnia, że jak Herbert Hoover startował na prezydenta USA, to jednym z jego wyborczych haseł było kurczak w każdym garnku, samochód w każdym garażu. I żeby być uczciwym, to trzeba przyznać, że te obietnice w dużej części udało się spełnić. Ale jeśli chodzi o bycie takim jedzeniem dla mas, to drób stał się nim dopiero po II wojnie światowej za sprawą przemysłowych hodowli. Czasy, w których żyjemy, nie są idealne. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do jedzenia, no to tak dobrze nie było jeszcze nigdy. Również jedzenie, które uchodziło przez wieki za totalnie ekskluzywne, nieosiągalne, teraz jest w zasięgu ręki. Tak jest, ręki, bo nawet z domu nie musicie wychodzić. Diety od brokuła dostarczą wam je pod drzwi w niemal całej Polsce. Wybór diet jest ogromny. 30, w tym taka z wyborem menu. Jest bardzo różnorodnie od tradycyjnych, Tradycyjnych polskich dań po orientalne smaki typu wołowina w sosie ostrygowym. Brzmi kosmicznie drogo? Będziecie pozytywnie zaskoczeni, jak taka dieta choćby w ujęciu miesięcznym ma się do kosztu zakupów. A poza tym jeszcze musicie spędzić czas na tych zakupach i na przygotowywaniu posiłku. No, są lepsze sposoby na spędzanie czasu. Aha, jeżeli was przeraziło, że jest aż 30 diet do wyboru, to spokojnie, w brokule macie darmową konsultację dietetyczną i kalkulator kalorii, więc każdy znajdzie bez problemu odpowiednią dla siebie dietę. A jeżeli będziecie musieli gdzieś wyjechać i trzeba będzie przełożyć dostawy, to co wtedy? Też spokojnie diety od Brokuła mają bardzo przejrzystą, autorską aplikację. Koniecznie ich sprawdźcie. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie tam i smacznego, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka były diety od Brokuła. Przekonywać. Chucha, yy, I dopiero po tych wszystkich rzeczach Fuck. dla Anny Bretońskiej, później dla władców Karola VIII. Karola? Henryka chyba. Nie, Karola. Henryk był w innym państwie. Do widzenia.